Witam wszystkich serdecznie i zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym oprowadzę Was trochę bardziej po strefie zwierząt. Pokażę Wam, jakie rarytasy obecnie mamy, jakie po prostu ciekawe gatunki zwierząt. Ale zanim zacznę, to mam dla Was niesamowicie ważną informację. Otóż już w tą niedzielę, już teraz, tą najbliższą, odbywają się największe chyba targi w Polsce, czyli Exotic Fest Poznań. Oczywiście będziemy tam my i powiem Wam, że mamy taką ofertę, tak potężną ofertę zwierząt, że chyba nigdy nie mieliśmy, a dokładnie to nigdy nie mieliśmy takiej. Ostatnio liczyłem wczoraj, że mamy prawie 150 gatunków różnych zwierząt. 150 gatunków, w tym na przykład 31 gatunków jaszczurek, czy tam 8 gatunków węży chyba, także naprawdę wybór jest ogromny. W ogóle 14 gatunków krabów, naprawdę masakra, jakieś równonogi mamy. Nie bierzemy tylko w sumie ptaszników, bo jakbyśmy dodali ptaszniki, to myślę, że to prawie 200 mogło być nawet gatunków, ale zatrzymamy się tylko na tym wszystkim, bo i tak będziecie na pewno mieli na innych stoiskach duże oferty pajęczaków, bo myślę, że na tych targach znajdziecie wszystko, co dokładnie chcecie i potrzebujecie. Pokażę Wam też takie zwierzęta, które u nas będą właśnie na stoliku i są takie ciekawsze, a pewnie ich nie znacie. Też dużo nie będziecie znać, bo wszystkich mi się nie uda Wam dzisiaj teraz pokazać, natomiast spróbuję to zrobić, także zapraszam Was serdecznie już w tą niedzielę na giełdę w Poznaniu. Naprawdę warto odwiedzić tą giełdę, bo ta giełda to jest top. Poprowadzę Was teraz po terariach i pokażę Wam parę zwierząt, które są naprawdę, naprawdę ciekawe. Myślę, że zaczniemy od tutaj tego zbiornika. I tutaj znajduje się legwan zielony, ale odmiany Green Axantic. To znaczy, że ma trochę zielonego, ale ma też trochę niebieskiego. I właśnie ten niebieski jakby opalizuje gdzieś tam z boku jakby jaszczurki. Także bardzo fajnie to wygląda i jest to dość rzadko spotykana odmiana. Jest to połączenie zielonego i niebieskiego. Czasami po prostu jakby legwan zielony takie po prostu kolory naturalne ma. Też możecie spotkać legwany w innych kolorach. Są albino, czyli takie żółte, są czerwone, także naprawdę szeroka i są w ogóle pełni niebieskie. Tutaj ten jakby ma bardzo dużo niebieskiego koloru, natomiast nie jest to tak 100% niebieski kolor. Ale akurat ten legwan zielony jeszcze nie jedzie z nami na targi w Poznaniu. On musi jeszcze swoje tutaj posiedzieć. Musimy się upewnić, że z nim wszystko jest w porządku i dopiero może na kolejnych targach, czyli na przykład w Warszawie, czy tam na kolejnych targach go zobaczycie. Albo będzie tutaj w sklepie, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Więc to jest na przykład jedno bardzo ciekawe zwierzątko, które teraz obecnie mamy tutaj w sklepie i możecie je zobaczyć na żywo. Kolejnym niesamowitym gatunkiem i bardzo ciekawym mamy tutaj w terrarium. Jest to Hemidactylus kiabonanensis. Nigdy nie umiem wypowiadać tych trudnych nazw łacińskich, bo mi się język plączy nawet jak mówię normalnie po polsku, a co dopiero po łacinie. Jest to niesamowity gekon, który pochodzi z jednego tylko parku narodowego na świecie w Beninie, czyli w Afryce. Jest to dość niesamowite, bo jest to rzadki przypadek, żeby posiadać gekona tak bardzo wyjątkowego, gdzie jest endemiczny tylko i wyłącznie do jednego parku na świecie. No to wyobraźcie sobie, że na przykład macie park jakiś obok siebie, taki zwykły i tam żyje jaszczurka tylko i wyłącznie tam. I nigdzie więcej na świecie. Tylko tam. I właśnie wy możecie mieć na przykład taką jaszczurkę w domu. Jest to naprawdę fascynujące. Ona jest moim zdaniem agresywna, bo to jest chyba gekon, który podczas łapania, gdy jedziemy na giełdę, ugryzł mnie tak wiele razy i jeszcze tak boleśnie one gryzą, że to jest szok. Są bardzo szybkie, raczej skryte jaszczurki, natomiast uważam, że ogólnie samo posiadanie i jakby opieka nad takim zwierzakiem jest wyjątkową sprawą. Ja lubię takie bardzo ciekawostki, szczególnie ze względu na właśnie takie pochodzenia wyjątkowe, także polecam, jeśli ktoś również lubi takie ciekawostki, no to mamy takiego fajnego gekona. Rzadko go widać, ale jak się przyjrzycie, czy jak nas poprosicie, to my go odsłonimy, tak żebyście sobie mogli go zobaczyć, także pamiętajcie, zawsze można coś tam zapytać nas i nie wstydźcie się, więc można sobie za nami zagadać. Kolejną ciekawą rzeczą, tym razem na przykład ze świata bezkręgowców i tutaj w ogóle w terrarium możecie zobaczyć, że tak naprawdę jest wielka jedna paprotka, a to dlatego, że tam są patyczaki peruwiańskie i one są żółte, czyli jest to odmiana barwna patyczaków peruwiańskich, bo normalnie one są takie czerwone, pomarańczowe. Katarzyna ze mną będzie się zawsze wspierała, bo ja mówię, że one są pomarańczowe, a ona mówi, że są czerwone. Możecie zobaczyć to na naszej stronie internetowej, jak mamy szyld taki, to kiedyś tam był taki patyczak, nie wiem, czy teraz jeszcze jest, tam się przewija, ale powinien, chyba już, a może nie ma go. Ale kiedyś był, jak ktoś pamięta, jak to sobie wpiszcie w internecie, a to jest odmiana żółta, więc fajnie, ale kiedy to jest odmiana żółta, to wszystkie są samicami, a gdyby się złączyć z odmianą pomarańczową, czy tam czerwoną, to, czyli tą taką nominalną, no to wtedy znowu będą czerwone, nie będzie już żółtych. No i lecimy dalej. Teraz coś bardzo wyjątkowego i bardzo popularnego. Otóż scynk krokodylowy.
I jest to scynk krokodylowy urodzony w hodowli, co jest bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ większość scynków, które są u nas ogólnie w handlu dostępne, czyli ktoś tam sprzedaje, zazwyczaj, nie mówię, że wszystkie, ale zazwyczaj są niestety, ale one z odłowu. A kiedy te z odłowu kupujemy, no to mamy większą szansę na to, że po prostu nam one padną. Sami przerabialiśmy pełno tych jaszczurek z odłowu, ze względu na to, że chcieliśmy właśnie utworzyć hodowlę. Do tej pory nam nigdy się nie udało ich rozmnożyć. Mamy jakby parę tych zwierząt, są zdrowe, a udało nam się je doprowadzić do takiego porządku, że żyją już parę lat. Natomiast niestety, ale no nie, dalej nie udało nam się rozmnożyć. Natomiast niektórym się to udaje i właśnie udało nam się pozyskać takie scynki krokodylowe, które są urodzone w hodowli i to do tego w Polsce. Także tutaj jak mamy już jakby wiadome jest to, że one nam po prostu będą normalnie funkcjonować, nie musimy się obawiać o ich zdrowie, no bo po prostu zazwyczaj scynki jakby urodzone w hodowli, po prostu dbamy o to, żeby one od początku już były zdrowe i nie są w stanie złapać gdzieś tam takich pasożytów, jak mają one w naturze. Także jest to naprawdę fajny okaz, fajnie, że to idzie do przodu. Sami chcemy utworzyć taką hodowlę i walczymy o to. Myślę, że nam się uda niedługo, bo cały czas jakby walczymy o to, żeby w końcu osiągnąć ten sukces. Zawsze nam czas nie pozwala nawet na to, bo i co chwilę przeprowadzki, a te zwierzęta są bardzo stresowe i niestety na przykład tak straciliśmy jedną samicę, że ze względu na przeprowadzki gdzieś podczas stresu ona musiała po prostu paść. No takie niestety są te zwierzęta, że one są skryte i bardzo, ale to bardzo się stresują. Tutaj mamy również na dole niesamowicie ciekawą jaszczurkę. Jest to Anolis roquet zebrillus. Jest to podgatunek, który występuje wysoko w górach i to na przykład jeśli chodzi o tego Anolisa, no to one występują tam na wyspach, no i jest tak, że w każdym tam środowisku różnym one mają swój podgatunek, który rozróżnia się wyglądem, no i na przykład Zebrillus jest cały taki jasny i ma takie w tle takie paski po prostu, dlatego pewnie on został nazwany, że jak zebra, ale to chyba nie od tego do końca, że tak powiem, nie znam się na łacinie, ale mam wrażenie, że możliwe, że właśnie od czegoś takiego. Bardzo fajny Anolis, w ogóle Anolisy potrafią pływać, więc jeśli szukacie jaszczurek do paludariów, jakiś z wodą, a macie naprawdę głęboki zbiornik, nie możecie znaleźć wyżaka, no to Anolisy, celujcie w Anolisy, bo one jak wpadną do wody, to sobie szybko potrafią przepłynąć i naprawdę są to jaszczurki, które są bardzo aktywne w dzień, bo są dziennymi jaszczurkami, więc cały czas je widać i są po prostu coś robią w zbiorniku. Są też takie jaszczurki jak nasze Anolisy sabanusy, które siedzą cały czas na wierzchu, ale z tyłu korzenia, to znaczy, że jak patrzy się z frontu na terrarium, to ich nie widać, dopiero jak się spojrzy z odboku, to wtedy je widać, no bo tam mają po prostu swoje ulubione miejsca. Okej, mamy Anolisa, o którym wam opowiadałem. Jeszcze myślę, co miałem wam przedstawić tutaj. Aha, wiem, jaszczurka sycylijska. Jaszczurka, która powinna być na przykład popularna, ze względu na to, że występuje na południu Europy. No i w sumie to można powiedzieć, że łatwo byłoby ją zdobyć. Natomiast one rzadko występują w hodowlach. Mało kto się nimi zajmuje, mało kto je mnoży, a są, mi się wydaje, prostymi jaszczurkami. Też również bardzo aktywne w dzień, cały czas gdzieś siedzą na wierzchu, coś sobie robią. Jak je przyzwyczajimy, to damy radę karmić je z pensety, czy nawet tam, można powiedzieć, że tak wziąć na rękę. Samce są w ogóle większe, takie ciekawsze kolory mają, zielone, także polecam tutaj tą jaszczureczkę. Myślę, że to jest naprawdę taka fajna, na przykład jak ktoś chce trzymać zwinkę w domu, no bo wiadomo, że u nas w Polsce nie można tego robić, to jest taka alternatywa, że ona bardzo przypomina naszą jaszczurkę, więc jakby to fajnie po prostu mieć też taką jaszczurkę, czyli jak każdemu się kojarzy jaszczurka, to właśnie w ten sposób jak ta jaszczurka sycylijska, czyli można powiedzieć, że to jest taka typowa jaszczurka. Niedawno utworzyliśmy taki rząd małych terariów. Planujemy jeszcze ustawić kolejny rząd takich terariów. No i tutaj mamy małe gatunki jaszczurek. W sensie teraz są na przykład małe jeszcze, a potem też rosną takich nie do super dużych rozmiarów. Na przykład scynk budaka. Jest to endemit dla Turcji. Tylko w jednym miejscu w Turcji on występuje. Dorasta do 15 cm, więc tu jest to taki mały scynk. Przypomina jak wszystkie scynki. Co jest fajne w nim, to on również jest jaszczurką bardzo aktywną i zazwyczaj go widzę gdzieś siedzi sobie na wierzchu. Nawet teraz, kiedy opowiadam i powinien uciekać, to widzę, jak jego główka wystaje po prostu z nadkorzenia, spod tuby korkowej z kryjówki i po prostu jest cały czas aktywny. Jest w ogóle moim zdaniem taki śmieszny, bo on przypomina trochę takiego małego węża i on tak szybko chodzi i taki po prostu jest bardzo ciekawy. Oprócz, jak już jesteśmy przy scynkach, to w sumie pokażę wam naprawdę, naprawdę rarytasa. Mam go tutaj w pojemniku i myślę, że go będziecie mogli zobaczyć właśnie na Poznaniu. To jest już w ogóle scynk, który jest takim wielkim rarytasem, ze względu na to, że on jest endemitem dla Madagaskaru. I zobaczcie sobie, jak ten scynk wygląda. Ten scynk wygląda jak wąż. W sensie jest taki długi, śmieszny.
No po prostu przefajna jaszczurka. On jest ściśle związany jakby z wilgotnym podłożem, czyli on gdzieś tam sobie śmiga między liśćmi, właśnie wije się tak pod kamieniami, jak wąż pod korzeniami. No i więc musi mieć bardzo wysoką wilgotność. Niektóre z tego rodzaju, akurat nie ten gatunek, ale niektóre z tego rodzaju są ściśle związane ze środowiskiem wodnym. I niektóre potrafią nawet pływać, także to jest niesamowite. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać i też jest jeszcze na takim pojemniku tymczasowym, tak jak przyjechał, to żeby miał po prostu miejsce, w którym może sobie odpocząć, są to kraby Halloween. Wiecie, że lubimy kraby, a są to kraby dość rzadkie z Ameryki Południowej, w Polsce ogólnie rzadkie są, rosną bardzo duże, są krabami lądowymi, żywią się na przykład owocami i ogólnie są wszystkożerne. Dorastają do takich wielkości, wyglądają przeniesamowicie ze względu na swoje ubarwienie, są fioletowe, czerwone, mają tutaj żółte, także to bardzo są piękne kraby i proste w hodowli, więc jak ktoś chce naprawdę ciekawego kraba i alternatywę dla kraba tęczowego, bo on jest najpopularniejszy, no tutaj krab Halloween jest naprawdę super alternatywą na to. Te kraby są ogólnie bardzo proste w hodowli i przede wszystkim przepiękne i agresywne, ale myślę, że jak przyzwyczai się do tego, że jest w okolicy człowiek, to może mniej będzie agresywny, ale wiadomo, że kraby i tak mają taki uścisk, że nie polecam po prostu, żeby Was szczypał. Mnie nieraz krab uszczypnął i cierpiałem bardzo z tego powodu, także nie polecam. No i to jest, można powiedzieć, że tylko i wyłącznie jakaś tam garstka tych zwierząt, które będziemy mieli dla Was na kolejnych giełdach. Także tutaj w Poznaniu mamy naprawdę ogromną ofertę, także zapraszam Was na stolik, zapraszam Was na tą giełdę. Mam nadzieję, że taki film pokrótce, jak Wam opowiedziałem troszkę o jakichś tam zwierzętach, Was zaciekawił i chcecie może kiedyś takich więcej filmów. Jest to film taki luźny, ale mi się wydaje, że też jest w porządku. Także zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w Poznaniu, mam nadzieję. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!